接放你来骑。难道？Ja też. Ja też lecę. Ale teraz tak, czy to jest zimowa, czy to jest zielona? Bo Z to może być i zimowa, i zielona. I nadal nie wiem. Akcja trwa. Jesteśmy w Londynie. Mój trzeci raz, a twój? Pierwszy. Po tej stronie jest kierownica. Zobaczcie nasze piękne łóżko. Uwaga, sprawdzam. Dobra, Asia? Nie odbiłam się, tylko się wpadłam. Tam, tam, tam. A my jesteśmy. Panterka team. Panterka team. Blondyny i panterka team. Ola wzięła kanapkę, ja wzięłam sok i będziemy próbować. Mój sok ma być taki, dodać mami energii. Moi drodzy, słuchajcie, mamy 10 minut do wyjścia, a ja mam stary makijaż, niezrobione włosy i na dole jestem nieubrana. Yeah, this is my new English channel. Let me know in the comments below. Polecam. Nówki sztuki. Przygotowałam się, nie byle co, z Biedronki, ale nowe. Ola, szybki outfit. O Jezu. Pięknie! Tylko szybko, bo mamy dosłownie 2 minuty. O, tutaj mogę, możemy pokazać. Pięknie. Wychodzimy! Ja z przodu! Bo nigdy nie jechałam autem w Londynie z przodu, więc muszę z przodu. I jesteśmy na czerwonym dywanie, a raczej niebieskim dywanie, dlatego że pewnie bardziej pasuje do filmu Alita Battle Angel. I po to tu właśnie jesteśmy, słuchajcie, na premierze filmu. To jest moja pierwsza taka światowa premiera, naprawdę, to jest ogólnoświatowa premiera, serio, nie kłamie was. Jestem tutaj na zaproszenie Multikina Polska i dystrybutora filmu Imperial Shine Pix i bardzo dziękuję za tą możliwość. Za mną ścianka, a z drugiej strony jest red carpet. Zaraz sobie przejdziemy, no i zobaczymy jak film, którego twórcą jest James Cameron, czyli twórcą też Avatara, poradził sobie i czy skradnie moje serce? Ja myślę, że tak. A u nas możecie zobaczyć ten film 14 lutego w Walentynki. Mam Polsce, dzisiaj Polsce zobaczymy. Zobaczcie, jak leci para. Jak leci para, jest minus 1. Nie wiem. Minus 10. Siedzimy już na naszych miejscach. I słuchajcie, to kino jest niesamowite. W ogóle hotele są lepsze niż w domu, mam. A jesteśmy w kinie. Więc to będzie najwygodniejszy nasz film, to z pewnością. Tutaj każdy ma stoliczek, popcorn, okulary, bo film będzie w 3D, Asia, szybkie. Także ja jestem pod wrażeniem. W ogóle ta sala jest dwupiętrowa. Tam jest drugie piętro, jest przepiękna, przepiękna. I każdy siedzi jakby takimi dwójkami. Bardzo mi się podoba, także myślę, że jest już kino ekstra, więc film może być tylko lepszy. I po premierze, słuchajcie, pada śnieg, idę w szpilkach, sandałkach. No nie wiem, może na jakąś imprezę. Bez rajstop. Ja nie noszę takich przeźroczystych rajstop, nie ma opcji. Mam gołe nogi, tak, serio, nie kłamię. I idziemy do restauracji na taką popremierową kolację z dystrybutorem filmu, który nas tutaj zaprosił. To jest po prostu pierwszy raz na wszystko, pierwszy raz na takie przeżycie kinowe. To było moje najlepsze kinowe przeżycie ever do tej pory. Wow, Multikino, bardzo, bardzo dziękuję za tą możliwość, serio. Asiu, co tam czytasz? Dania w menu. Mamy popremierową kolację. Asia wybiera sobie crispy beef. Yeah, it will be good. Zobaczcie, jak pięknie tutaj jest. Nie nagrywam wszystkich. I was watching some American shows on YouTube. Ach, nie zauważyłam. Żart.
zauważyła. Becia! O, przepraszam! Patrzcie, kto jest ze mną! W ogóle do tego Londynu nie przylatywałam, to teraz jestem 2 miesiące później. No, na początku. Tak polubiła. Idziemy teraz do Królowej, bo ja byłam tylko raz, Asia w ogóle, więc idziemy na herbatkę do Królowej. A przyjechał Harry i William, podobno mają mieć rozwód. O, patrz! Tak. Pogoda taka, jeszcze jest padła. Nie umiem zamówić pogody. Ola, opowiadaj, gdzie jesteśmy? Buckingham Palace, a raczej przed, bo niestety Królowa Elżbieta nas nie zaprosiła dzisiaj na herbatę. Nie ma dla nas czasu, nie. Jak myślicie, ile jest sypialni w Buckingham Palace? Piszcie w komentarzach, ja obstawiam 3. Teraz jesteśmy z Urban Outfitters. Zobaczcie, jak to wszystko super wygląda. Nazywa się tutaj Urban Market. Ale to są sklepy wyceniste. Patrzcie, tak jest super. Klimat. Idealna dla ciebie. Zobaczcie, co za sklep. Zobaczcie, co przyszło. Krewetki moje ulubione też pyszka są. A tutaj mamy baobans, na których ja ostatnio punkcie mam obsesję. Zamawiam je w każdej restauracji. Asia wcina ramen, ale przeniosła się na widelec. A tutaj wtrąca się, bo ona mówi numerkami. Ona nie mówi, co jemy, tylko mówi... To jest numer 30, tam jest 22, 103, 113, 115. Widać, że kocha tą pracę w tej restauracji. 7-7-1, a kocha to 705. Jeszcze coś. Prosimy o najnowsze trendy z Top Shopu z Londynu. Zamknęli w Polsce, ale w Londynie jest. Jest to. Ja się nie dziwię, że ten sklep zamknęli, naprawdę. O! Piszcie w komentarzach, czerwona czy ta beżowa lepsza? Jest pani zszokowana asortymentem w tym sklepie? Pokażę wam najbrzydszą kolekcję. Straszne. To jest jakiś. To jest jaszczuro, kot, pantera. W kolorze niebieskim też występuje. A my dzisiaj na maksa takie opatulone. Nie ma dzisiaj mody, bo pada deszcz. Nie ma to tak jasno. No to mi się podoba, to mi się podoba. Patrzcie. Thank you, next. Birthday shots? Keeping my hands to myself is lovely. Halo, przepraszam, co tam pani ma? Bronzer z rozświetlaczem. Znacie markę Morphe? Beata zna. Kupiła sobie właśnie paletę Jamesa Charlesa, czyli tego ziomka z YouTube'a. Na pewno go kojarzycie. Tak, on się tak maluje, serio. I jego kultowa paleta, która jest sold out w internecie, a tutaj jest kilka sztuk w Londynie. Moi drodzy, postanowiłam, robię dla was konkurs na Instagramie z tą paletką, jeśli chcecie wygrać paletkę Morphe James Charles. Wbijajcie na mój Instagram, na mój link na dole w opisie. Jest do wygrania. O! Nie pokażę wam, co kupuję. Victoria's Secret. Becia oczywiście jako nasza super koleżanka mówi, uważajcie na portfele, bo kradną. No, o, cześć Justin. I ukradli, ale Beacie. Nie wiemy kiedy. Ukradli portfel tutaj w galerii, bo płaciła w Morphe. No i tak się zdarzyło. To był znak, że nie zdawała dużo pieniędzy, ale już jest karta zablokowana i jest okej. No, już jest okej. A, 6 funtów. I bilet do domu. Ale na bilet my ci damy, więc no. Ma blisko do domu stąd. Dzięczysz się, jak następnym razem przyjedziemy. Ola mówi, co to za sklep? Co to za sklep? Uwaga. Ja myślałam, że tylko jest online, a nie ma stacjonarnie. Jaki ogromny! I wyprzedaże, i wszystko.
Ten kombinezon mnie, słuchajcie, prześladuje, ale fajnie by wyglądał do szpilek. Ale dziewczyny mówią, że nie. Ja już wyprzedziłam dziewczyny, bo muszę iść do Lasza. Dawno nie byłam. Kiedyś kupiłam, nic nie zużyłam i wszystko wyrzuciłam. Ale może mają coś super dzisiaj. Znalazłam najpiękniejszy kosmetyk w Laszu. Wiem, dlatego wtedy frytki i burgery nasze. Jakbyście byli ciekawi, to kosztowało 27 funtów za 3 osoby. To jest Coca-Cola z pomarańczą. Nie z Sprite'em, tylko Fantą. Fantą pewnie. Fantą? Ale to razem czy wlałem? No bo jak leci, to widać, leci cola i jest coś pomarańczowe. Więc ogólnie było napisane jako Coca-Cola pomarańczowa. Zdałam się na olej, wzięłam sosem barbecue, bekonem i cebulką. Pyszka. Frytki też wyglądają apetycznie. Dzień dobry. Dzisiaj drugi dzień w Londynie. Trzeci. Boże, już jesteśmy tutaj tak długo. Zaraz będziemy wracać. Słuchajcie, wyszło dzisiaj słońce, od razu lepsze stylówki. Idziemy teraz na foty. Jedziemy na Notting Hill. Od razu lepsze stylówki, od razu lepszy humor, jak taka pogoda się poprawiła. I my dzisiaj takie cute. Pasujemy oczywiście do siebie, wiecie, beżowo musiało być dzisiaj. I panterkowo. Znaczy, taki bli, jakby mieszkanie, no bo to... To może się złożymy po prostu. Ja... I jeszcze 10 osób. Albo ze 20. No ale naprawdę pięknie. I tu jest tyle blogerów, fotografów. Wszyscy chodzą, szukają miejsca, więc ludzie, którzy tu mieszkają, chyba są już przyzwyczajeni. O, tu jak ładnie. Ola zabrała mnie teraz do kawiarni na ciasto. Ogólnie jest kolejka. Długi czas. A zobaczcie, jak pięknie, wersja na walentynki. Okej, wróciłam po półtora roku do Peggy Portion. Zabrałam Asię ostatni raz, jak byłam w Londynie, to tutaj nie dotarłam, zabrakło mi czasu, ale tym razem powiedziałam sobie, że muszę przyjechać i trafiłyśmy akurat na walentynkowy vibe. Także my już walentynki obchodzimy 2 lutego, bo w Warszawie byśmy lepiej ich nie spędziły. No tak, że tutaj je spędzamy. Przyjechałyśmy teraz do Harrodsa i słuchajcie, Asia jest w szoku. Asia mówi, muszę kredyt zaciągnąć. Żeby tutaj zrobić jakieś zakupy, bo mi się tutaj podoba wszystko. A teraz jesteśmy na czekoladkach, jest cały dział czekolady. Tutaj są Harrodsowe czekoladki i moja ulubiona marka to Rebek Givenchy. Ale ładna, taka różowa. Balenciaga też już zrobili walentynkową kolekcję. Ojejku, jaka ładna! Śliczna różowa, u nas nie ma takiej. Asia, chciałabym kupić tutaj kolczyki zaraz. Jak myślisz, ile potrzebuje pieniążków? Ze 100 zł, 120. 120 zł. Popularne bransoletki Cartier z kolekcji Love. Można zakupić tutaj. O tych mówiłam, to są bransoletki Love. I stoisko Gucci, całe welwetowe, różowe. A to my. O, tutaj stoisko, zobaczcie jakie całe. Louis Vuitton, to jest jedna część. Tam są dalsze stoiska. Zależy co potrzebujecie, czy portfel, czy torebkę, czy ubrania. I tutaj kosmetyki kolorowe. Mnóstwo. Zobaczcie jakie Chanel stoisko ma ogromne. Dotarłyśmy. Tower Bridge. Trochę jak z Harry'ego Pottera. Tak, ale piękny, taki zadbany. Tutaj przyszliśmy z Batą. Przyszliśmy do Chinatown i zamówiłam moje ukochane dim sumy. Próbujesz? Ale gorące na Banksu. A pod spodem podniesiesz? Ciekawi mnie ten kolor.
A Asia zamówiła sobie tylko troszeczkę makaronu. Nie dziwię, że wszyscy biorą tutaj na ten osób, bo to jest dla trzech osób. A my wzięłyśmy jeszcze bao. Czyli są swoje pudełeko. Nie żartuję, dostałam takie pudełko. To biorę na wynos. Pakujemy to Chinese. No, albo przechyl to może, co? Mieści, nie sądzę. Cześć kochani, dzisiaj mamy czwarty dzień w Londynie już. Już jutro wracamy do domu, a ja nie chcę. Chcesz? To jest cudo. Słuchajcie, przyszłyśmy sobie na śniadanko do Elan Cafe. Ja pierwszy raz byłam 2 miesiące temu w Elan Cafe, jak byłam z Martyną w Londynie. A dzisiaj przyszliśmy do nowo otwartego Elan przy Harrodsie. Dostaliśmy stolik tak w rogu, mamy tutaj piękne światło. Stolik jest oczywiście marmurowy, idealny na Instagrama. To jest taka typowa instagramowa kawiarnia. Co Asia wybrałaś? Nie wiem, nie mogę się zdecydować właśnie. Asia się nie może zdecydować. Ja będę jadła awokado, jak ostatnio, bo uwielbiam. I tak wygląda moje śniadanko. Jest to muffinka na górze. Jest smashed avocado, jajko pusze i sos holenderski. Pyszka. A Asia co wybrała? Croissanta z kurczakiem. I sałatka taka tutaj ładna, o. Pyszka. Ale pyszka. Najlepsze smoothie. Mango i marakuja, tak? Tak. O nie, popsułam. A miało być wow, miła. Jest w smaku. Uwaga, robię test. Sądziłam, że te buty mi się spodobają. Zawsze mówiłam, Asia, one są okropne. Dlaczego ludzie je noszą? A potem jak się zakłada je na nogę, to nagle się okazuje, że one wyglądają już to. Dlatego są teraz chyba takie popularne, mi no, się wydaje. No, pokażę wam, ale w ogóle jesteśmy na dziale z butami w Selfridges i jest tu taki wybór. Jest tu tyle ludzi, tyle butów jest mierzonych. Jak ci sprzedawcy to ogarniają, ale w ogóle... Są takie modele... Takie modele, co ja mówię tak. Wow. Zobaczcie jeszcze te. Te też mi się podobają. Te też mówiłam, o nie, skarpeta i w ogóle. Ale... Dobrze wyglądają, powiem wam. Nie, Asia? Smukła taka noga. O, tutaj są moje. Są moje, tylko rozmiar mi nie pasuje, wiecie. A teraz outfit of the day. Chciałam wam pokazać, jak super wyglądam na metrze. W metrze. Dzisiaj spełniam swoją kolejną jedzeniową pozycję na bucket list i jest to Taco Bell. Bałam się, że będę musiała do Stanów lecieć po Taco Bell, ale jednak nie, jest w Londynie. Jest, zobaczcie te nachosy. Otwieramy nachoski. Yummy. Tutaj mamy tacosy. No, tak. Dużo sera. A tu jest coś oprócz tego sera? A tam na dole. Szkoda, że taki nieroztopiony, bo te frytki dobrze wyglądają, zobaczcie. Tu też frytki i quesadilla, tak? Byłyśmy na jedzeniu w Taco Bell i jadłyśmy churrosy, ale tak nam zasmakowały, że wzięłyśmy drugie opakowanie. Na wynos. Zobaczcie, w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Totalnie przez przypadek tutaj doszliśmy. Tutaj są na górze knajpki, tu można sobie usiąść, jak nasze hala koszyki, tylko tak otwarte jakby, no, na powietrzu. A teraz wchodzimy na kosmetyczną ulicę w Londynie. Zobaczcie, jak sklep Benefit wygląda. Ładnie? No, zobacz, tam jest taki jakby mural. Mural piękny. O, i dużo jest takich rykszy.
Go ahead and lie. Let them think you were born this way. Bardzo dobry podkład. Jeśli szukacie czegoś lekko kryjącego albo budującego sobie krycie, to Born This Way mi się super sprawdził, a ten korektor jest genialny. A sklep w środku wygląda tak. Wróciłyśmy właśnie do naszego hotelu. Pokażę wam może zakupy, które dzisiaj zrobiłyśmy. Tak, jest to papier toaletowy, bo rozlałam wczoraj jogurt, rzuciłam poduszką, nie, szturchnęłam poduszkę i wylał się. Kupiłam buty Balenciaga. Słuchajcie, nie myślałam, że kiedykolwiek kupię te buty. Kiedyś w ogóle mi się nie podobały. Też nie marzyłam o nich, nie zastanawiałam się długo nad nimi, ale jak już była okazja, bo ogólnie te buty są ciężko dostępne, nie ma rozmiarów, w ogóle ich nie można tak od ręki kupić. No i dzisiaj w Selfridges wszyscy oszaleli, bo była dostawa. Mam rozmiar 37, jak widzicie. A jeśli chodzi o Primark, piżama taka, przepiękna, bardzo mi się podoba. Luxury towel. Następnie kupiłyśmy sobie z Asią obie takie o kolarskie spodenki brokatowe, kosztowały 5 funtów. Peelingi. Kiedyś Saruska z Ameryki mi je przysłała i były super. Jeszcze tu dla mamy jest szlafrok do całego kompletu. Ja wzięłam sobie te czerwone gacie. Bluzeczkę do kompletu. Onesie Bambi. Ej, może je zaraz założę, pokażę wam. Dresy za 5 funtów były. I ta bluza różowa też była za 5 funtów, którą kupiłyśmy dla was w tym filmiku. I ogólnie powiem wam tak, niby wszystko 5 funtów i zapłaciłyśmy 500 zł. Bierzcie udział, bo naprawdę jest o co grać. Mam nadzieję, że fajny prezent dla was z Londynu. Kupiłam jeszcze Victoria's Secret, chyba 3 pary majtek. Były po 4 funty. Takie. I te są takie, wiecie, wiktoriowe bardzo. A w Onesie wyglądam tak. Super ona jest, może tak się cieszę. Jeszcze mogłoby mieć uszy, ale no niestety nie ma. Ale tak się cieszę, tak mi się mu podoba. Jest takie różowiutkie, tutaj ma detale, tutaj jest Bambi. No i jestem cała w takie centki, albo ogonek mogłoby mieć. I super też jest, bo ma kieszonki i nie jest takie grube.